nas niezwykle ważny dzień. Organizujemy dzisiaj duże wydarzenie kongresowe, taki jubileuszowe, 30. Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Ziemia to podstawa, ziemia to podstawowy czynnik wytwórczy. Dzięki ziemi żyjemy, funkcjonujemy i dzisiaj podczas tego kongresu mamy przyjemność gościć ekspertów, ekonomistów rolnictwa z całej Polski. Reprezentujemy całą Polskę, od ośrodków takich jak Szczecin, Poznań, Warszawa, Rzeszów i wiele, wiele innych. Reprezentujemy uczelnie akademickie, jak i liczne grono przedstawicieli z instytutów naukowych. To oczywiście podnosi rangę kongresu, ale ten kongres to jest dyskusja. To wymiana spostrzeżeń, problemów, wyzwań i prób wskazywania rozwiązań. Ten kongres już w swojej jakby drugiej edycji jest w nieco innej formule, a mianowicie pierwszego dnia w tym roku 3 września mamy przewidziane dodatkowo takie dwa panele praktyczne, panele dyskusyjne. Pierwszy związany jest z edukacją dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, natomiast drugi ze współczesnymi problemami bieżącymi rozwoju rolnictwa, gdzie podczas tych paneli zbiorą się przedstawiciele praktyki biznesu rolnego i przedstawiciele gospodarstw rolnych, żeby podzielić się z własnymi problemami, reprezentując różne specjalności produkcyjne. Sądzimy, że to będzie świetna dyskusja. To jest cenne, że będą mieli możliwość usłyszenia głosów naukowców i w drugą stronę także liczymy na owocne wnioski po tym wydarzeniu. Tych problemów jest wiele i myślę, że one będą miały swoje odzwierciedlenie podczas paneli dyskusyjnych, ale także w obradach podczas sesji problemowych. Tak? To będą problemy zrównoważenia produkcji rolniczej, to będą problemy takie związane jeszcze jakby pozostałości po pandemii COVID, wpływ pandemii COVID na funkcjonowanie i przerwanie łańcuchów dostaw, jak to się odzwierciedla na sytuację w rolnictwie. To będą oczywiście problemy związane też z interwencją zbrojną u naszych sąsiadów. Także tutaj wiele tych bieżących wyzwań, jak zwykle są to pewnie też i nowe kwestie związane z naszymi lokalnymi, w cudzysłowie krajowymi problemami, tak? Bo nowe władze, nowe wyzwania, tak? Nowe odnalezienie się, nowe struktury. Znaczy w strukturach, tak, nowe postacie często, więc tutaj to są te wyzwania i problemy. To będzie zagorzała dyskusja dotycząca nie tylko rolnictwa i ekonomii rolnictwa, ale także i kształcenia na rzecz rolnictwa, ponieważ wprowadzone zostało nowe rozwiązanie moderatorskie w ramach kongresów Stowarzyszenia Seria, które obejmuje panele dyskusyjne i dzisiejszym panelem będą wyzwania dla edukacji na rzecz rolnictwa. Wydaje się, że to jest nowe rozwiązanie, na temat którego trzeba dyskutować, ponieważ rolnictwo, a szczególnie dla obszarów Polski Wschodniej, jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Wprowadzanie zmian w systemie edukacji, w programach edukacji jest niezwykle ważne po to, żeby młodzi ludzie kształcili się dla rolnictwa, które jest już nie tylko rolnictwem o charakterze tradycyjnym małych gospodarstw rolnych, ale rolnictwem o charakterze korporacyjnym czasami nawet. Tutaj mówimy o całym interdyscyplinarnych zmianach, które powinny nastąpić, dlatego że społeczeństwo, z którym mamy do czynienia teraz, generacja Z, młodzi ludzie, oni zupełnie inaczej funkcjonują niż 2-3 dekady temu. Inaczej chcą się kształcić, co innego chcą się uczyć i my jako szkolnictwo wyższe, ale także i edukacja na poziomie niższym, czyli szkół podstawowych, szkół średnich, musimy tych zmian dokonać. Dlatego, że tradycyjne formy kształcenia, tradycyjne wykłady, tradycyjne formy ćwiczeń, to nie jest to, co może zachęcić młodego człowieka do tego, żeby podejmował studia. Musimy poszukiwać nowych sposobów kształcenia, ale także i przekazywania tej wiedzy po to, aby młode osoby zachęcić. Wszyscy obserwujemy trend, że mamy pełen pakiet informacji w internecie. W związku z tym uczenie
teorii, tradycyjnej teorii, na niewiele się zda. Musimy poszukiwać praktycznych form kształcenia, które zachęcą młodego człowieka, ażeby wstąpił w mury uczelni wyższej, ale także, ażeby jego kształcenie na poziomie niższym było efektywne i wydajne. Każda konferencja, każdy kongres tego rodzaju, a ten szczególnie, bo jest to 30. kongres stowarzyszenia, daje możliwość zapoznania się z regionem, w którym się odbywa. My oferujemy taki wyjazd studyjny, między innymi do firmy Bakaland, ażeby pokazać, w jaki sposób wygląda produkcja chociażby tego, co znamy w tej firmie najbardziej, przekąsek. I także będą to kwestie związane z agroturystyką. Dlaczego agroturystyka? Dlatego, że no, nie oszukujmy się, teren powiatu bielskiego, powiatów ościennych, to nie są obszary bardzo zurbanizowane, posiadające wiele przedsiębiorstw, a naszym atutem ogromnym jest możliwość sprzedaży produktu turystycznego, szczególnie produktu agroturystycznego. Gdzie mamy rolnictwo, oczywiście mamy architekturę krajobrazu, która po części także jest powiązana z rolnictwem, ale to rolnictwo, zapomnimy już o takim stricte rolnictwie, które my znamy sprzed 10, 15, 20 lat, bo nowoczesne rolnictwo to jest także aspekty zarządzania, kwestie finansowe, kwestie ekonomii. Na kierunkach, na Wydziale Nauk Ekonomicznych te aspekty również są w jakiś sposób podejmowane. Oczywiście nie szeroko, ale gdzieś tam zawsze student znajdzie powiązanie. Dlaczego? Dlatego, że ten sektor jest cały czas ważny i istotny w polskiej gospodarce. I on zawsze będzie ważny i istotny, bo bez rolnictwa no, nie istnielibyśmy, nie mielibyśmy żywności. To jest bardzo duży zaszczyt, dlatego że jest to rzeczywiście jubileuszowy 30. Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Kongres odbywa się corocznie w innym miejscu, w innym ośrodku naukowym, często dużo większym, a tutaj jakby wyróżnieniem dla Akademii jest to, że właśnie ten jubileuszowy kongres właśnie odbywa się tutaj w Białej Podlaskiej, w Akademii, która jest organizatorem kongresu po raz drugi, ponieważ poprzedni kongres organizowała w 2016 roku. Bardzo dobry kongres, bardzo udany. Jestem przekonany, że ten kongres również będzie bardzo udany. Trzeba podzielić jakby tę działalność stowarzyszenia i obszar tematyczny kongresu na dwa główne filary. Jeden to jest ten filar naukowy, gdzie rozmawia się o metodach badawczych, o wynikach badań naukowych, a drugi to jest rzeczywiście aplikacyjny, bo rolą stowarzyszenia jest też wyznaczanie nowych kierunków działań, wspomaganie legislacji, procesów decyzyjnych w administracji różnego szczebla, ale również wspomaganie rolników w tych decyzjach produkcyjno-ekonomicznych, tak, bo one decydują o być lub nie być wielu gospodarstw w tej chwili. Tematyka jest bardzo szeroka, można powiedzieć, że dotyczy całego sektora rolno-żywnościowego, od polityki rolnej poprzez ocenę efektywności technologii produkcji, ale również aspekty społeczne związane z obszarami wiejskimi. Także można powiedzieć, że całe spektrum problemów i zagadnień, które dotyczą szeroko pojętych obszarów wiejskich, bo nie tylko rolnictwa, bo teraz wiemy, że na obszarach wiejskich jest nie tylko rolnictwo, czy rolnictwo, jeśli chodzi o te aspekty społeczne, ma mniejsze znaczenie, a zyskują mieszkańcy obszarów wiejskich, i również wszystkie problemy związane z sektorem rolno-spożywczym, który w tej chwili przeżywa ciężki okres, dlatego że ta równowaga, która była względnie ustalona do czasów COVID-u, została mocno zakłócona, teraz wzmocniły to działania wojenne i powoduje to, że w tej chwili jest duży okres destabilizacji, dłuższy okres destabilizacji, załamań pewnych rynków, niektórych produktów, i teraz jakby trzeba poszukać rozwiązań i receptur na to, żeby no w pewnym sensie tą sytuację uspokoić i uratować ten sektor, bo wiele branż, wiele gałęzi tego sektora, na przykład przemysł nawozowy czy produkcja roślinna, już jeśli mówimy o produkcji rolnej, ma poważne problemy i też oczekuje od naukowców wsparcia i wskazania konkretnych kierunków rozwoju. Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, jest stowarzyszeniem dobrowolnym. Na ogół są to pracownicy ośrodków badawczych, to są uczelnie, instytuty badawcze. To jest gro członków stowarzyszenia.